Za nami tysięczny wyścig Formuły 1. Może nie był specjalnie spektakularny, ale i tak mamy sporo rzeczy do omówienia, a zatem zapraszamy na kolejny odcinek F1 Sport. To był trzeci wyścig Formuły 1 w tym sezonie i trzeci dublet Mercedesa. Niestety na zupełnie innym biegunie jest Robert Kubica. Na dzisiejszy odcinek F1 Sport zapraszają Michał Gąsiorowski i Piotr Majchrzak. No właśnie, musimy powiedzieć o Robercie Kubicy, bo Polak już chyba traci nerwy po tym trzecim wyścigu. Jego wypowiedzi między innymi do zagranicznych dziennikarzy, czy nawet do polskich, już były naprawdę bardzo złe. Polak był w bardzo złym humorze, już padły naprawdę mocne słowa. Padają coraz mocniejsze słowa. Ja mam wrażenie, że Robert zaczyna być nie to, że sfrustrowany, ale wręcz taki zrezygnowany, bo zauważa, że niewiele dzieje się w Williamsie i nie ma szansy na to, żeby coś się poprawiło. Te wypowiedzi są mocne, ale wyobrażamy sobie, że i tak Robert je filtruje, więc można tylko pomyśleć o tym, że gdyby nie musiał filtrować tych wiadomości, mógł powiedzieć wszystko, co myśli, to te wypowiedzi byłyby jeszcze mocniejsze. Natomiast mam wrażenie, że mimo wszystko tym światełkiem w tunelu może być Patrick Head, który się pojawił, czyli był współtwórca zespołu Williamsa i wielkich sukcesów Williamsa. To nie jest człowiek, który sprawi, że nagle Williams odrobi sekundę czy dwie, czy że nagle ten samochód zacznie się spisywać lepiej. Ale ja mam wrażenie, że to jest taki człowiek trochę, który ma być zarządem komisarycznym. Oczywiście nieoficjalnym, natomiast podczas tego wyścigu były przebitki na garaż Williamsa. Pojawił się tam Patrick Head i Claire Williams i wyglądało na to, że tam jest dosyć chłodna atmosfera między nimi. To znaczy nie odzywali się do siebie, stali w różnych miejscach i tam dawało się wyczuć pewne napięcie. I ja to sobie trochę tak wyobrażam, że Patrick Head pojawił się po to, żeby pokazać, co źle robi Claire Williams. I myślę, że to jest jakaś nadzieja dla Williamsa, że wprowadzą pewne zmiany, złoży taki raport Frank Williams, powie, co jego zdaniem powinno się zrobić. No i wtedy Williams być może te zmiany zacznie wdrażać. Natomiast to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, pięciu, miesiąca. Moim zdaniem ten sezon i tak jest stracony i nie wierzę, żeby Williams cokolwiek zrobił spektakularnego w tym sezonie. Przyszły sezon nie sądzę. Jedyne, co mogą zrobić, to szybko wprowadzić zmiany, które zaowocują ewentualnie lepszym samochodem na 2021 rok, kiedy będą też znaczne zmiany przepisów. No tak, możemy pokazać taką statystykę z Twittera, która pokazuje, że po prostu jest źle, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, bo prawdopodobnie Williams dokończy ten sezon bez żadnego punktu, jeśli nie przydarzy się żaden szalony wyścig, w którym na przykład wypadnie kilku kierowców i ktoś na przykład dojedzie na punktowanym miejscu, chociaż może na podium, jak kiedyś się zdarzyło w przypadku Williamsa i Lance'a Strolla. No właśnie, czy ty uważasz, że zresztą powiedziałeś, że oni raczej nie przygotują żadnego bolidu, ale czy jest jakiś tor, na którym Williams, Roberta Kubicy i George'a Russella może spisywać się nieco lepiej? Wydawało się, że będą to Chiny. No i to były Chiny. To były Chiny, bo te straty... Paradoksalnie. Tak, nie były aż tak dramatyczne. Tracili sekundę do przedostatniego zespołu, a nie na przykład półtorej sekundy. Natomiast nie widzę takiego toru w najbliższym czasie, gdzie Williams byłby zdecydowanie lepszy. Może w Azerbejdżanie nie będzie najgorzej, chociaż kiedy te ściany zaczną się zbliżać do samochodu, to trochę współczuję Robertowi Kubicy i George'owi Russellowi. Szczerze mówiąc, na miejscu Roberta, to ja bym się bał wsiąść do takiego samochodu w Monako, bo tam wszystko jest na milimetry, a skoro samochód jest tak nieprzewidywalny, no to jest po prostu niebezpieczne. No i chyba tyle w kwestii Williamsa. Niebezpieczne jest właściwie już na okrążeniu formującym. Była bardzo niebezpieczna sytuacja dla Roberta Kubicy. Robert powiedział potem po wyścigu, że to był najbardziej ekscytujący moment dla niego w czasie właściwie całego wyścigu. No bo tak, opony zachowywały się właściwie jakby były z plastiku, a nie były oponami przeznaczonymi do Formuły 1. To może wyjaśnimy, bo wydaje mi się, że większość kierowców, która jechała na pośrednich oponach, czyli na tych trochę twardszych, bo takie sobie wybrali do początku wyścigu, miała problemy z dogrzaniem tych opon, dlatego że zmieniły się warunki w Chinach, było chłodniej i nie tylko Robert miał takie problemy, obrócił się także Max Verstappen. Obejrzałem sobie onboardy różnych kierowców, którzy jechali także na miękkich oponach, im też nie było łatwo. No problem polega na tym, że ten samochód Roberta prowadzi się jeszcze trudniej, ale popełnił błąd dokładnie w tym samym miejscu, w którym obróciło samochód Maxa
Verstappena. Później musiał nadgonić miejsce stracone, podobnie zresztą Max Verstappen. Trzeba to zrobić do pierwszej linii samochodu bezpieczeństwa, więc naprawdę musiał się sprężać Robert, tym bardziej, że miał tam jeszcze problemy z wbiciem jedynki, żeby szybko ruszyć. W związku z tym nie mógł za bardzo zadbać o te swoje opony przed startem. I później to jego pierwsze okrążenie z kolei wyścigu też wyglądało bardzo źle, no bo te opony nie były aż tak przygotowane jak pozostałych kierowców. Natomiast można sobie popatrzeć też na onboardy z dalszej części wyścigu i widać, że to jest gra o przetrwanie, no, a nie gra o uzyskanie jak najlepszego czasu i to jest dołujące, myślę. I Robert zdaje sobie z tego sprawę, że nie tylko nic się nie zmienia, nie wykryto tak naprawdę do końca, dlaczego ten samochód tak się zachowuje. Wymieniono na chwilę części podczas piątkowych treningów między samochodami Roberta i George'a Russella i Robert nagle zaczął jechać lepiej, zaczął jechać szybciej, był szybszy od George'a Russella. Później wrócono do starych ustawień i się okazało, że mimo wszystko ten samochód jest cały czas bardzo, bardzo zły, więc pracują na tym, żeby zrozumieć, dlaczego samochód zachowuje się w sposób irracjonalny. W tych samych punktach do hamowania, w tych samych zakrętach, raz potrafi pojechać tak, a drugi raz siak. No i jak prowadzić taki samochód? George Russell powiedział po wyścigu, że był zadowolony właściwie ze swoich odczuć dotyczących tych wszystkich kółek, które przejechał w czasie wyścigu. Robert Kubica był w zupełnie innym nastroju. Czy ty uważasz, że oni mają jakiekolwiek szanse na zbudowanie takiego samego bolidu w tym momencie? Czy oni są po prostu na innym poziomie, nie wiem, inżynieryjnym i tam po prostu nie da się zrobić dwóch takich samych aut? No, powinni zrobić po prostu nowe nadwozie i na to cały czas czekamy i zastanówmy się, nie ma tego w Williamsie i teraz co by się stało, gdyby doszło do takiego wypadku na przykład jak Alexa Albona, czyli jeden z kierowców Williamsa rozbiłby swój samochód, nie wiem, powiedzmy w Bahrajnie, to do dzisiaj, do tego wyścigu ostatniego w Chinach nie mieliby samochodu, startowałby tylko jeden Williams, no bo no taka jest sytuacja w tym momencie w Williamsie, więc to jest sytuacja dramatyczna. A czy ewentualny wypadek nie zrobiłby, nie wiem, jakiegoś większego spięcia w fabryce Williamsa, żeby oni musieli przygotować? Ale myślę, że tam nie ma spięcia, bo mi się wydaje, że tam i tak jest spięcie i starają się jak mogą, natomiast no coś tam nie funkcjonuje. I teraz Robert opowiada o tym, że boi się jeździć po tarkach, bo znowu może coś odpaść. Już dwa razy miał taką sytuację, a nie ma części zapasowych, w związku z tym musi jeździć inną linią niż normalnie jeżdżą kierowcy Formuły 1, co też jest niekomfortową sytuacją, no bo zbiera brud na przykład. No tak, tak. No nie chodzi o to, żeby jeździć inną linią. No chodzi o to, żeby jeździć najszybciej jak się da, a nie jeździć tak, żeby nie uszkodzić samochodu. Także sytuacja jest bardzo zła. Robert jest sfrustrowany. W Williamsie niewiele się na razie dzieje. Nie przewiduje wielkich zmian w najbliższym czasie. To jest smutna wiadomość na pewno. No właśnie, możemy pokazać odnośnie uszkodzonego samochodu. Lando Norris już właściwie na pierwszym zakręcie pofrunął swoim samochodem, który no niestety został mocno uszkodzony i potem kierowca musiał jechać z uszkodzonym podwoziem. Gdzieś tam też jakieś elementy aerodynamiczne odfrunęły. No i właśnie, i potem zdarzyła się taka sytuacja, że Lando Norris znalazł się za Robertem Kubicą i tym uszkodzonym samochodem dogonił go jak chciał, wyprzedził go jak chciał, a po kilku okrążeniach w fabryce stwierdzili, że nie ma co dalej jechać tym autem, bo po prostu nie da się nim jechać. I wyścig dla Norrisa został zakończony, tymczasem Robert Kubica swoim samochodem musiał się męczyć do samego końca, mimo to, że Norris wyprzedził go tak uszkodzonym samochodem. No i to najlepiej pokazuje, w jakim potwornym kryzysie jest Williams. To były poważne dosyć uszkodzenia w samochodzie Lando Norrisa. Dostał takie mocne uderzenie od Daniła Kwiata, który nie opanował swojego samochodu, między innymi przez problemy z oponami. Uszkodzona podłoga sprawia, że ten samochód naprawdę bardzo źle się zachowuje na torze. Mimo wszystko Lando Norris jechał zdecydowanie lepszym tempem uszkodzonym samochodem. No to jest coś nieprawdopodobnego. A wracając jeszcze do tego początkowego tweeta zespołów, które zdobyły 0 punktów w sezonie, zwróćmy uwagę na to, że HRT czy Marussia to były małe zespoły. No Williams jest naprawdę wielką fabryką. Wielka trójka. Tak, z wielkimi tradycjami. Zatrudnia około 800 osób w tej fabryce. Jest spółką notowaną na giełdzie i wcale nie ma takiego małego budżetu. W związku z tym no to jest dramat dla takiego wielkiego zespołu. Jedynym pozytywem może być fakt, że Robert Kubica przejechał najwięcej okrążeń na średniej mieszance. Marne to jest pocieszenie dla polskiego kierowcy i Williamsa, ale pokazuje, że może jednak coś się uda wycisnąć z tego samochodu. Chociaż też prawdopodobnie dlatego, że tak mocno nie cierpiały opony na tym wyścigu, chociażby przez temperaturę i konfigurację toru. Wiesz co, aż tak to chyba nie. W tym sensie, że trzeba było się postarać, żeby pojechać na jeden pit stop i zadbać o te opony. Umiejętności Roberta jeszcze. W pewnym momencie Ferrari przecież
miał taki plan w stosunku do Charlesa Leclerca, później zmienili ten plan na plan B, czyli na dwa pit stopy, więc Robert tutaj musiał się sprężyć, żeby zadbać o te opony, tylko to nic nie wnosi zupełnie, no bo to takie pocieszenie właściwie marne. Nie wiadomo tak, czemu ma służyć, jeżeli szukamy jakichkolwiek pozytywów, no to tak, potrafi zadbać o te opony i po raz kolejny udowadnia, że w tak absurdalnie kierującym się samochodem, z którym właściwie zmaga się z przeróżnymi problemami, i tak jest w stanie A dojechać do mety, B mieć w miarę przyzwoite tempo jak na ten samochód i też jeszcze potrafić zadbać o opony. No, udowadnia ile może i właściwie więcej nie może zrobić. To tak na koniec, bo wiem, że już mówiłeś, że obawiasz się o Monte Carlo, o Monaco, no ale nie boisz się o bezpieczeństwo kierowców Williamsa w Azerbejdżanie? Tam jest ten ciasny sektor. Jest, tam jest najwęższy zakręt w całym kalendarzu Formuły 1, o czym zaraz powiemy w tym odcinku przy okazji okrążenia toru. Natomiast no, jednak wydaje mi się, że te barierki są bliżej w Monako i więcej jest takich ciasnych zakrętów. Tam jest taka sekcja zamkowa po prostu, nie wiem, no, może trzeba będzie jechać po prostu wolniej. I jeszcze? Tak, jeszcze wolniej. Na pewno dużo szybciej jeździ się z otwartym DRS-em, a czym dokładnie jest DRS, przygotowaliśmy felieton. DRS to system wprowadzony do Formuły 1 w 2011 roku. Jego zadaniem była poprawa atrakcyjności wyścigów poprzez ułatwienie wyprzedzania w określonych strefach toru. Drag Reduction System, bo tak brzmi jego pełna nazwa, pozwala na regulację tylnego skrzydła bolidu. Kierowca w odpowiednim momencie wciska guzik na kierownicy i aktywuje system. Wówczas górny płat tylnego skrzydła zmienia swoje położenie nawet o 8,5 cm i tworzy otwór między górną a dolną częścią tylnego spoilera. Dzięki temu bolid może jechać nawet o 20 km szybciej, co pozwala łatwiej dogonić, a potem wyprzedzić rywala. Otwarcie DRS-u powoduje jednak natychmiastowy spadek siły docisku, a to sprawia, że bolidem po prostu dużo trudniej się skręca. Właśnie dlatego strefy wyznaczane są z reguły na prostych odcinkach toru. Wyjątkiem może być tu jednak tor Silverstone w Wielkiej Brytanii, gdzie w zeszłym roku pozwolono używać systemu DRS także w pierwszym i drugim zakręcie. Regułą jest również to, że systemu DRS można używać dopiero od trzeciego okrążenia w czasie wyścigu, a jeśli na to, że pojawił się safety car, to używanie DRS-u jest również kategorycznie zabronione. Co więcej, dyrektor wyścigu może także zakazać włączania systemu, gdy warunki na torze stały się bardzo trudne i jest po prostu niebezpiecznie. Ważną informacją jest również to, że kierowca może wykorzystać ruchome skrzydło, jeśli goniony bolid znajduje się w odstępie nie więcej niż 1 sekundy, a wszystko dzieje się w obrębie wyznaczonej strefy DRS. Goniący ma w tej sytuacji małą przewagę, bo systemu DRS nie można wykorzystywać do obrony. Chyba że mówimy o sytuacji, w której goniony również próbuje wyprzedzić inny bolid, a ten znajduje się w odstępie nie więcej niż 1 sekundy. Wtedy on również może wykorzystać system DRS nie tylko do ataku, ale również do obrony swojej pozycji. Systemu ruchomego skrzydła można używać także w czasie piątkowych treningów i sobotnich kwalifikacji. Wówczas kierowca nie musi jechać mniej niż sekundę za innym bolidem, ale nadal jest zobowiązany do włączenia systemu tylko w wyznaczonych strefach DRS. Od 2013 roku systemu DRS można używać z reguły w dwóch strefach na większości torów. Wyjątkiem jest jednak tor uliczny w Monako i tor Suzuka w Japonii, gdzie znajduje się tylko jedna strefa wyprzedzania. FIA dąży jednak do powiększania liczby stref DRS, stąd od 2018 roku trzy strefy znajdują się m.in. w Australii, w Austrii, na Silverstone w Wielkiej Brytanii czy na torze w Montrealu. W 2019 roku trzecią strefę DRS wprowadzono także w Bahrajnie. DRS jest jednak systemem bardzo kontrowersyjnym, a wielu kierowców narzeka na sztuczność wyprzedzania. Może to również oznaczać, że od 2021 roku przepisy dotyczące DRS po prostu mocno się zmienią. Został wprowadzony dlatego, że ten efekt zaburzonej strugi powietrza jest odczuwalny nawet jeżeli się jedzie 5 sekund za innym samochodem, a nawet czasami jeszcze więcej, zależy to od toru. W związku z tym, żeby w ogóle były szanse jakiekolwiek wyprzedzania, postanowiono wprowadzić nieco sztuczne wyprzedzanie DRS, ale wydaje mi się, że bez tego DRS-u no to wyścigi byłyby śmiertelnie nudne, w związku z tym nie jest to idealne rozwiązanie, ale moim zdaniem z obecnych w tym momencie najlepsze. Ross Brawn, czyli człowiek, który odpowiada za ewentualne zmiany techniczne w filozofii w Formule 1, jest za tym, żeby zlikwidować DRS i żeby część aerodynamiki poświęcić kosztem przyczepności mechanicznej, natomiast na razie DRS jest najlepszym rozwiązaniem i dzięki niemu w ogóle coś na torze się dzieje. No,
tym wyścigu w Szanghaju w Chinach nie działo się może zbyt dużo, ale na pewno takie smaczki były, jak chociażby w sytuacji Ferrari przecież, gdy wydawało się, że Leclerc jest dużo szybszy od Vettela i w pewnym momencie poprosił nawet o możliwość wyprzedzenia Sebastiana Vettela. Najpierw dostał polecenie, by przepuścić Niemca, bo Ferrari twierdziło po prostu, że Vettel będzie miał większe szanse na gonienie Mercedesa. Okazało się jednak zupełnie inaczej i można powiedzieć, że Leclerc znowu został sprowadzony na ziemię przez swoich inżynierów. No, aż wreszcie przez radio powiedział, że ja tracę czas za Sebastianem, czy mogę go wyprzedzić. I usłyszał tylko, analizujemy sytuację. No właśnie, sprawdziłem sobie włoskie media, one lubią mocno pojechać po Ferrari. No i znowu były gromy na szefów Ferrari, że nie puścili Leclerca, tylko postawili na kierowcę numer jeden, jakim jest Sebastian Vettel. Uważasz, że już trzecie team order do obu kierowców to za dużo, jak na początek sezonu? Ja mam takie wrażenie, że Ferrari stało się zakładnikiem własnej filozofii założonej przed tym sezonem. W zeszłym sezonie byli krytykowani za to, że nie byli w stanie mocno wypowiedzieć swojego zdania i była ta słynna sytuacja z Kimim Raikkonenem, kiedy prosili go, żeby jednak ustąpił miejsca Sebastianowi Vettelowi, ale nie chcieli powiedzieć tego wprost i taki zezłoszczony Kimi krzyczał, powiedzcie mi, o co wam dokładnie chodzi, to wtedy to zrobię, zmuszając ich do tego, żeby publicznie wydali takie polecenia zespołowe. Mattia Binotto postanowił to zmienić, natomiast oni się wydaje, tak mi się wydaje, trochę się w tym pogubili po prostu. Sebastian Vettel miał nieco lepsze tempo niż Charles Leclerc, więc postanowili, żeby się zamienili miejscami, ale na tyle długo jechał za Charlesem Leclerciem, że po prostu ucierpiały na tym jego opony. Tak. I potem, kiedy już był przed Charlesem Leclerciem, to jego tempo z kolei spadło i lepsze tempo miał Charles Leclerc. I oni już zupełnie nie wiedzieli, co zrobić. Podjęli absurdalną decyzję, żeby poświęcić Leclerca, żeby ewentualnie przytrzymywał Bottasa później strategicznie. Natomiast kiedy do tego tak naprawdę doszło, to Leclerc jechał ponad 2 sekundy wolniej na okrążeniu, więc to był kompletnie bezsensowny plan i zamiast zająć miejsca trzecie i czwarte w tym wyścigu, bo na to byli tak naprawdę skazani, dali się jeszcze ograć Red Bullowi Maxowi Verstappenowi, który wbił się między kierowców Ferrari, plus do tego jeszcze Red Bull zgarnął dodatkowy punkt za najszybsze okrążenie, bo jako pierwszy w tym sezonie zrobił dodatkowy pit stop specjalnie po to, żeby Pierre Gasly mógł pojechać jedno szybkie okrążenie, 0,06 sekundy był szybszy od Sebastiana Vettela, no ale jednak był. No właśnie, Leclerc po wyścigu jakoś trzymał język za zębami, tak to można powiedzieć. Nie chciał komentować sytuacji, mówił, że najpierw musi przede wszystkim posłuchać wyjaśnień ze strony zespołu. Potem czytałem jego wypowiedzi, stwierdził, że się mógł zgodzić z zespołem, że faktycznie Vettel do 10 okrążenia był trochę szybszy i rozumie całą decyzję Ferrari, aczkolwiek wyglądało to po prostu nie najlepiej dla Leclerca, dla całego Ferrari, a z drugiej strony Vettel ma pierwsze podium w tym sezonie. Niesmak pozostał. Niesmak pozostał. Można powiedzieć, natomiast Charles Leclerc wydaje mi się, że w tym wszystkim zachowuje się ok, nie jest frustratem. Wyobrażam sobie w takiej sytuacji Maxa Verstappena, dostałby piany na ustach. Charles Leclerc podchodzi do tego, myślę, że dosyć racjonalnie, wie, że musi się uczyć, jest pokorny i powiedział, jeżeli mi wytłumaczą dokładnie o co chodziło, to jestem w stanie przyjąć te wytłumaczenia, ale chciałbym też zrozumieć, na czym ta filozofia polega, co też jest gdzieś tam takim psztyczkiem dla Ferrari, że oni się w tym wszystkim pogubili. Mają trudną sytuację, bo tracą do Mercedesa. Nico Rosberg, mistrz świata z 2016 roku, powiedział, że to jest problem aerodynamiczny Ferrari i że trudno będzie szybko coś z tym zrobić. W związku z tym możemy sobie wyobrazić, jak napięta jest sytuacja Ferrari. Być może ta ich filozofia zupełnie innego przedniego skrzydła, które determinuje właściwie obieg powietrza dookoła samochodu, okazała się nietrafiona i tutaj Mercedes jest lepszy. Natomiast z drugiej strony w Bahrajnie Ferrari pokazywało dobre tempo, więc wydaje mi się, że sporo będzie zależeć od temperatur i powietrza i nawierzchni, ale tak czy inaczej z przodu jest Mercedes. Od 92 roku nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby trzy pierwsze wyścigi skończyły się dubletem jednego zespołu. Wtedy to był Williams, Nigel Mansell i Ricardo Patrese. Ta seria w ogóle by się przedłużyła, gdyby Ricardo Patrese nie wycofał się z jednego wyścigu i tak naprawdę zakończyła się dopiero w Monako, kiedy Ayrton Senna przytrzymał Nigela Mansella, tam dodatkowy pit stop wykonał Mansell i później już nie był w stanie uporać się z Senną. Zresztą to jest słynny filmik, jak jedzie, ciśnie tego Senny kilka okrążeń przed końcem wyścigu i nic nie jest w stanie na to poradzić. No właśnie, liderem tego sezonu jest Lewis Hamilton, także liderem konstruktorów jest Mercedes, ale może zobaczymy, co słychać u naszego Lewisa rozrabiaki w tym momencie. K-
Kolejny weekend wyścigowy zakończył się dla Lewisa Hamiltona 75. zwycięstwem w karierze. Jak zwykle, Lewis nie narzekał na nudę. Zaprezentował na przykład chiński tatuaż Warrior's Love, który zrobił zaraz po zwycięskim wyścigu w Szanghaju w 2017 roku. Tym razem też przymierzał się do tatuażu, ale nie zdradził jeszcze jakiego. W Chinach spotkał się z Jackiem Hongiem, pochodzącym z Hongkongu aktorem kina akcji. Specjalizuje się w walkach, więc mieli z Lewisem o czym porozmawiać. Nie od dziś wiadomo, że Hamilton uwielbia tajski boks, przy którym szlifuje formę. Tradycyjnie Lewis zabrał też głos w ważnej sprawie. Tym razem sprzeciwił się zabijaniu fok w Kanadzie. Ten człowiek nie ma serca. Kocham Kanadę, ale musicie coś z tym zrobić. Stać nas na więcej, napisał 5-krotny mistrz świata. Ostatnio Lewis dziękował wielkiemu przyjacielowi, koszykarzowi Chrisowi Boschowi, którego koszulka zawisła pod dachem hali w Miami. Tym razem podziękował kończącemu karierę Dwayne'owi Wade'owi. Jak się okazało, mieli okazję razem poszaleć. Nie zabrakło też podziękowań dla fanów. Oczywiście najlepszych fanów na świecie. Tym razem w Chinach. Jedyne, o co się martwimy w sprawie Lewisa, to Rosco i Coco. Ostatnio nie za wiele dzieje się na ich profilu. Może po prostu zabawiły na jakiejś imprezie. Hamilton ma tyle energii, ale zaraz po wygranym wyścigu w Bahrajnie zamieścił filmik, w którym 45 minut spędził w siłowni, bo musiał jeszcze trochę poćwiczyć, a zaraz po wyścigu w Chinach wsiadł w samolot i zdążył jeszcze tego samego dnia ze względu na przesunięcia czasowe odwiedzić niedzielę w Kalifornii. W związku z tym jest naprawdę nie do zdarcia. A ciebie w ogóle dziwi tak dobra dyspozycja Mercedesa? Biorąc pod uwagę to, co działo się chociażby na przedsezonowych testach w Barcelonie, czy wtedy czułeś, że oni mogą taką zasłonę dymną pokazać? Nie, my się nie uczymy na błędach. Jak przeanalizujemy sobie zeszły sezon, to Lewis Hamilton w trakcie testów w Barcelonie ani razu nie był powyżej 8 miejsca i wtedy też się wszyscy zachwycali Ferrari, a działo się tak, że Mercedes zdobył kolejny tytuł Mistrzów Świata i także Lewis Hamilton. Mercedes jest zawsze perfekcyjnie przygotowany na tyle, na ile może. W związku z tym wiedziałem, że oni będą bardzo trudnym przeciwnikiem do ogrania, natomiast nie spodziewałem się aż takiego początku sezonu, a jak perfekcyjnie jest Mercedes do wszystkiego przygotowany, no to pokazał ten wyścig w Chinach, kiedy zrobili podwójny pit stop. To jest arcytrudne wyzwanie dla całego zespołu. Mark Priestley, którego już wspominaliśmy, mechanik McLarena, polecamy jego książkę, wspominał, jakim wyzwaniem jest jeden pit stop, a zrobienie dwóch pit stopów po kolei, no to jest już naprawdę wyższa szkoła wtajemniczenia. Mercedes to zrobił podczas wyścigu w Chinach, więc to Wolf naprawdę miał powody, żeby pochwalić cały zespół. Hi guys, this is just after the race in China. Unbelievable weekend and a really good performance from these guys. They managed to double stack the cars and secured us the 1 and 2, and I'm so proud of what the team has achieved in these last few months after a difficult start in Barcelona. And thank you for your support also from the fans. We couldn't do that without you, so hopefully see you soon. No i też Toto Wolff mógł być bardzo zadowolony z tego wyścigu, a z drugiej strony wczoraj świat obiegł jeszcze bardziej zabawny filmik dotyczący Kimiego Raikkonena, ale z drugiej strony, czy możemy się dziwić z tego, co pokazał Kimi Raikkonen? Zobaczmy. Hyvä matka. Ale za to też uwielbiamy Kimiego Raikkonena, że on się nie zmienia, że jest prawdziwy w tym wszystkim. Tysięczny wyścig, to trzeba było trochę lampkę szampana poimprezować. Te imprezy Kimiego Raikkonena no, obrosły już legendą, zresztą też wspomina o tym w swojej książce. Potrafił przez 14 dni imprezować bez przerwy, wsiąść w samolot, polecieć na wyścig do Hiszpanii, jeszcze stanąć na podium. W związku z tym i tak się uspokoił, i tak mintu dobrze na niego wpłynęła. Natomiast no, zdarza się też Kimiemu trochę odpłynąć. To jest jego sposób również na to, żeby się zresetować, żeby odreagować, natomiast nikt nigdy nie mógł mu zarzucić, że był do czegoś źle przygotowany. Też Luca di Montezemolo wspominał ostatnio, że Kimi jest takim kierowcą, którego nie da się nie kochać. I też pokazuje, że zupełnie nie przejmuje się tym, co się o nim mówi w świecie Formuły 1, ale nie tylko, no bo wiele portali pisało o tym wczorajszym zdarzeniu, ale to takie autentyczne, takie powiedziałbym, bardzo podobne do Kimiego Raikkonena. No właśnie, ale kolejnym przystankiem Formuły 1, na który Kimi na pewno już będzie bardzo gotowy i zwarty, jest wyścig w Azerbejdżanie.
Może zobaczmy, jak wygląda okrążenie toru, które będzie już za prawie 2 tygodnie. Baku, uliczny tor w Azerbejdżanie z najdłuższą, prostą i najwęższym zakrętem w kalendarzu Formuły 1. Tutaj można się rozpędzić do ponad 340 km na godzinę. Bardzo mocne dohamowanie do jedynki, wyjście najbliżej ściany jak się da i znowu gaz do dechy. Podobnie w zakręcie numer 2, gdzie barierka zagląda w oczy oponom. Za zakrętem numer 2 czeka kolejna długa prosta. Można na niej aktywować DRS i sunąć 320 km na godzinę. Zdradliwe dohamowanie do trójki. Wielu kierowców przestrzeliwuje ten zakręt. Wjeżdżamy teraz w sekcję zakrętów pod kątem 90 stopni. Czwórka to pierwszy prawy zakręt na tym torze. Każdy z nich wymaga wielkiego wyczucia i dobrej techniki. Za szóstką można znowu odetchnąć na fragmencie prostej do zakrętu numer 7. Ściany nagle zaczynają zbliżać się do kierowcy. Teraz wjeżdżamy w bardzo ciekawą część toru wokół zamku. To najciaśniejszy zakręt w całym kalendarzu Formuły 1, o czym przekonał się Nico Hülkenberg w 2017 roku. Trzeba być bardzo precyzyjnym i pewnym siebie. A chwilę później ponownie można cisnąć ile się da, dohamowując w dół do 15, którą kierowcy pokonują na trzecim biegu. To tu Sebastian Vettel chciał staranować Lewisa Hamiltona za samochodem bezpieczeństwa. W ostatnim zakręcie trzeba idealnie wyjść na bardzo długą prostą. Mały błąd kosztował tu Kimiego Räikkönena pole position w 2018 roku. Choć konfiguracja toru pokazuje tu jeszcze 2 zakręty, tak naprawdę to jest długa prosta, najdłuższa w całym kalendarzu. To czas na ustawienia na kierownicy, otwarcie DRS-u, chwilę spokoju i przygotowanie do ataku w zakręcie numer 1. The time last lap was a 1 minute 40.3. Gdyby ktoś miał ochotę pościgać się z Patrykiem Krutyjem, to w sobotę przed wyścigiem w Azerbejdżanie jest taka możliwość. Ostatnie 2 wyścigi w Baku to naprawdę był spektakl, jakich mało. 10 na 10 w skali atrakcyjności. Mam nadzieję, że tym razem też tak będzie i zobaczymy równie spektakularny wyścig. A my dziękujemy już za ten odcinek F1 Sport. Piotr Majkrzak i Michał Gąsiorowski. Zapraszamy na kolejny odcinek po wyścigu w Azerbejdżanie.